Powtarzaliśmy sobie, że właśnie w takich sytuacjach, że najlepiej, żeby wróciła jak najszybciej ta pewność siebie. No i no, wróciła po meczu w Niedźwiedzie, gdzie graliśmy już dużymi fragmentami dobrą piłkę. I dzisiaj widać było, że ta drużyna odzyskała tą pewność siebie i odzyskała radość z gry. Zawsze parę lat powtarzam, że gdy ja się dobrze czuję fizycznie, to i gra się układa i są bramki. Także wiadomo, że tego mi brakowało, bo ten okres przygotowawczy to był chyba najgorszy w mojej karierze. Także wiem, czego mi brakowało, wiem, co mi brakuje. Na pewno będzie te dwa tygodnie, żeby jeszcze nadrobić te zaległości, bo są. No matematyczna jest, no dopóki będzie szansa, na pewno będziemy wszystko robić, żeby tam się znaleźć. Dlatego mamy dwa tygodnie, żeby się odpowiednio do niego przygotować i myślę, że zrobimy wszystko, żeby tam wygrać. Na pewno ruch, grając u siebie z drużyną bardzo, bardzo mocno, bardzo niewygodnym, ale mając taki potencjał w drużynie, stać za to, żeby tam wywieźć trzy punkty. Wydaje mi się, że dobrze odczytał zespół, dobrze odczytał potencjał tego zespołu w ofensywie i wydaje mi się, że to przynosi efekt, bo mając tylu zawodników sposobionych ofensywnie, no Wisła musi tak grać. Musi grać wysoko, musi grać pressingiem i musi stwarzać sytuację. Zdajemy sobie sprawę, jakich mamy piłkarzy, jakie mają umiejętności ten zespół, także trzeba było troszeczkę czasu, żeby wyzwolić to. Mam nadzieję, że to już będzie na stałe. No też inaczej pewnie by się to ułożyło, gdyby Jagiellonia gra w komplecie, także ta czerwona kartka na pewno otwiera nam zadanie.